Cześć, witajcie. Witam was My Apple, Krystian Kozarawski i Paweł Okopień w 31 odcinku My Apple Daily. 22 stycznia 2015 roku. Dzisiejszy dzień nie obfituje jak na razie jeszcze w zbyt wiele wydarzeń, ale jeszcze się zebrało sporo. Także z wczoraj. Właśnie. Zaczynamy od czego? Od przejęcia Symmetric, tak? Symmetric, tak. Mały serwis analizujący muzykę, tak? Który ma być dla Apple potrzebny przy rozwoju Beats Music. No właśnie, bo jak pewnie wiecie, Apple ma dość duży problem z iTunesem, który się nie rozwija, który jest przestarzały. Serwisy streamingowe oferujące muzykę na żądanie rządzą w tym w obecnej chwili. No i czekamy na ponowne uruchomienie jak gdyby Beats Music. No Beats Music chyba działa cały czas, działa, jeszcze, tak. Tylko jeszcze w niezmienionej formie. W takiej formie, która będzie atrakcyjna i będzie przyciągała użytkowników, no bo w tej chwili tam jest garstka osób korzystających z Beats Music w porównaniu do tego, co jest w Spotify. Albo w porównaniu z ilością użytkowników w iTunesie. W iTunesie, tak. No, bo Spotify też wcale nie zachwyca liczbą użytkowników. Hmm. Wspomnieć wypada, że to Symmetric to jest taka ten startup stworzył platformę Music Metrics, która oferuje podgląd dla artystów jakby tego, jakie preferencje, jak zachowują się ich słuchacze. Czyli jakby mogą reagować na zmieniające się trendy, na przykład wśród właśnie użytkowników tego typu serwisów muzycznych. Kuwacie, kolejny temat z Apple. Rośnie udział Apple na rynku smartfonów w Azji. I to jest ciekawy dla mnie temat. Pamiętam, jak dużo się mówiło o tym, że Apple powinno wypuścić smartfony z dużymi ekranami specjalnie na rynki azjatyckie. Nawet Steve Wozniak o tym mówił. Rzeczywiście wypuściła większe telefony i lepiej się sprzedają. Tak, zdecydowanie jest lepiej. Zwłaszcza w Korei, tak? Gdzie tak. Praktycznie w bastionie Samsunga i LG mają 30%, tak? 46%. Nie, przepraszam, 33%, Samsung ma 46% i spada. Apple cały czas jest jeszcze na drugim miejscu, jeśli chodzi o ten rynek, ale już jest bliskie, że tak powiem, depcze już po piętach Samsungowi, a najlepszym rynkiem, jeśli chodzi o to azjatyckie dla Apple, jest oczywiście Japonia, gdzie Apple ma w tym momencie 51%. No i też walczy na Chinach. Chinach. Też rośnie i jest przed Samsungiem, ale za Xiaomi i Lenovo. Czyli firmami, które produkują smartfony, które uznać można za takie kopie produktów Apple. Słuchajcie, następny temat już związany z Apple Watchem. Zbliża się premiera tego urządzenia, chociaż tak naprawdę nie znamy Nie wiemy jeszcze kiedy. Dokładnej daty jego premiery. Studio deweloperskie Nimblebit, które znane jest z takich gier przede wszystkim dla iPhone'a i iPada, stylizowanych na produkcje takie z lat 80. 8-bitowe z taką grafiką charakterystyczną z dużymi pikselami, zaprezentowało właściwie grafiki przedstawiające ich najnowszą grę Letterpad, jeśli się nie mylę, w wersji na Apple Watcha. Tak. To ma być taka prosta gra, w której mamy odgadywać różnego rodzaju słowa po angielsku z 9 liter ułożonych w takim formie takiej siatki 3x3. Popularna krzyżówkowa gra. Nie sądzę, żeby pozycje typu nie wiem, Modern Combat albo tego typu gry kiedykolwiek. Mam nadzieję, nikt nie będzie się starał nawet tego zrobić. Jakoś nie widzę grania na zegarku. Tak? Są gry wydawane na przykład na Pebble, ale też niespecjalnie. No, grałem chyba w Flappy Bird. No tak. Jakąś odmianę na Pebble. No, ale nie jest to zbyt duża przyjemność, umówmy się. No to naprawdę trzeba się mocno nudzić i być zdeterminowanym, żeby w to pograć. Zdecydowanie. Zwłaszcza na Pebble wciskanie tych przycisków też nie jest jakoś tak. Tak. No ale tutaj będziemy mieli ekran dotykowy, jeszcze reagujący na dotyk wibracjami różnego rodzaju, więc pewnie doznania będą zupełnie inne, ale no umówmy się, tak mały ekran to nie jest dobry pomysł, jeśli chodzi o platformę do gier. No chociaż w Snake'a na Nokii się grało. No w Snake'a tak, ale tam mieliśmy dużą klawiaturę jednak mimo wszystko do sterowania, a nie wyobrażam sobie jednak mimo wszystko grać nawet w Snake'a na takim ekranie dotykowym, nawet na Apple Watch. Słuchajcie, ostatni temat na dzisiaj. To wpis na blogu BlackBerry, wpis prezesa, czyli CEO tej firmy, który
jakby lobbuje za czymś takim, co określa jako neutralność aplikacji i treści. Chodzi o to, żeby firmy wydawały aplikacje na wszystkie możliwe mobilne platformy. To takie marzenie świętej głowy. Dokładnie, dokładnie. Chodzi o to, że tak naprawdę on narzeka na to, że Apple, że BlackBerry wypuściło aplikację, swój komunikator BlackBerry Messenger na iOS-a i na Androida. Jeśli nie mylę, a Apple oczywiście nie zamierza i nie, tak dotąd nie wypuściło i pewnie nie wypuści nigdy. Tam podaje też przykład Netflixa, więc tak. Chciałby zmusić w ogóle wszystkich dostawców, żeby robili uniwersalne aplikacje. Tak, na wszystkie platformy i żeby władze amerykańskie zmuszały do tego deweloperów. No, tak, no w Unii może by mu wyszło. W Unii możliwe tak, ale w Stanach Zjednoczonych mam dość duże wątpliwości i no, jak mówiłeś, to marzenie ściętej głowy. No jednak platforma BlackBerry no nie jest tak atrakcyjna dla deweloperów, głównie ze względu na to, że tych urządzeń obecnie sprzedaje się bardzo mało jednak, mimo wszystko. iMessage mógłby być w jakiejś formie dostępny. Ale to nie jest w interesie Apple. No to nie jest w interesie Apple, ale choćby mógł być przez chmurę dostępny. Przez iCloud, dokładnie. Ale Apple zwiększa zasięg iMessage, nie wydając wersji na inne platformy. Sprzedając więcej iPhone'ów. Dokładnie. Słuchajcie, to na dzisiaj tyle. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Cześć. Na razie.